Witam serdecznie. Dzisiaj będzie króciutko. Materiał ten jest skierowany stricte do użytkowników smartfonów czy też telefonów z systemem Android Go Edition, czyli z odchudzonym Androidem. A chodzi tutaj o obiektyw Google, czyli o rozpoznawanie rzeczy, przedmiotów czy tam innych spraw na zdjęciu w internecie. Niestety w Androidzie Go Edition takiej funkcji nie znajdziemy. Powinna się znajdować tutaj, natomiast jak wejdziemy sobie w ten rzekomy obiektyw, to nie jesteśmy w stanie go zainstalować. Jak możemy zauważyć, ten telefon nie jest zgodny z tą aplikacją. Materiał ten realizuje w oparciu o system Android Go Edition 11, także tutaj nic z tym nie zrobimy. Również jeśli wejdziemy w aparat i wykonamy jakieś zdjęcie, przykładowo, to tutaj również nie uświadczymy takiej funkcji. I co tutaj w tym momencie zrobić? Już Wam mówię, z pomocą przychodzi oczywiście zajebista aplikacja pod Android Go Edition, taka jak Search by Image, i polecam ją zainstalować. No i jak już tutaj pobierzemy tą aplikację, to oczywiście w nią wchodzimy. Klikamy tutaj oczywiście plusik i teraz tutaj mamy dwie opcje. Możemy na bieżąco zrobić zdjęcie jakiegoś przedmiotu i dowiedzieć się w internecie, co to za przedmiot, bądź wybrać go z galerii. Dajemy sobie przykładowo tutaj, że zrobimy na bieżąco zdjęcie jakiegoś przedmiotu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co to jest. Także robimy foto. OK. Klikamy haczyk. I teraz tutaj mamy też różne opcje. Oczywiście możemy sobie przyciąć zdjęcie, żeby bardziej sprecyzować, o co nam chodzi. Powiedzmy tak, on już będzie wiedział, o co chodzi. Oczywiście musi być tutaj podłączenie do internetu. No i klikamy po prostu lupę i w tym momencie on szuka nam w internecie, co to jest, co ogólnie znajduje się na zdjęciu. Dobra. I zjedziemy sobie w dół. Jak widzimy, łopatka kuchenna, pełno tego jest. Także bardzo dobrze tutaj wszystko zweryfikował. I nie ma tutaj żadnych problemów. I tak jest praktycznie z wszystkim. Czy to sfotografujemy jakieś rośliny, to również dowiemy się, o co chodzi. No, spróbujmy teraz z poziomu galerii coś wybrać. Powiedzmy coś takiego, żebyśmy się dowiedzieli, co to jest. Ja to sobie przytnę, żeby jeszcze bardziej sprecyzować. OK. Lupa. No i czekamy na wyniki. I proszę bardzo, już nam wyskoczyły, że chodzi tutaj o matero, czy też tykwę. Dokładnie nawet taką samą nam znalazł, jak na zdjęciu, jak możemy zauważyć. Także super sprawa. Także nie martwcie się, że w Androidzie Go aktualnie nie mamy obiektywu Google, ponieważ, tak jak mówię, wystarczy zainstalować tą zajebistą aplikację Search by Image i problem zostaje rozwiązany. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.